Dzień dobry, dobry wieczór. Dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał. Jesteście niesamowici. To, co się dzieje ostatnio wokół kanału, to jest po prostu... A co się takiego dzieje? Zaczęło się od pierwszego członka... Od pierwszego patrona, który się pojawił na Patronite. A dziś doszedł drugi osobnik, znany wam z komentarzy pod spodem jako Vel Koro. Generalnie wybrał drugi próg, więc w sumie czekam jeszcze na odpowiedź, czy będzie chciał zostać wymieniony, chociaż już go poniekąd wymieniłem, ale tylko z ksywki. Mogę wymienić się z imienia i nazwiska. Mogę zrobić dla ciebie nawet coś więcej. Bardzo chętnie i z przyjemnością, a także wspomniany już wcześniej na vlogu Michał, który z Belgii przywiózł te oto cudne 8 blondów belgijskich, który co prawda nie przez Patronite'a, ale też wsparł kanał znacznie, więc jakby awansem dołącza do tajnej facebookowej grupy, gdzie czasami pojawia się jakiś materiał troszkę przedpremierowo. W ogóle, jakie są wasze pomysły? Może nie powinienem pytać tu, bo piwo ogląda mniej osób niż vlogi, ale jakie są wasze pomysły? Może to na forum. O. Wow. To znaczy, że piwo już nie może się doczekać. Właśnie termometr wystrzelił. A czasami tak jest, reaktywnie ciśnienie, coś tam się wstrząpnie, a dzisiaj Intergalactic z takiej serii Kingpin Stories, Kingpin the Browar. No i Lager mamy na kanale. Nasz Hopi Lager to interpretacja tradycyjnego stylu, wyraźnym, chmielowym, aromatyczno-goryczkowym charakterem, piwo o złocistej barwie, wyczuwalnej podbudowie słodowej i rześkim, ożywiającym smaku. Tak smakuje porządny lagier. Czemu nie? Czemu nie? Uważam, że przygoda z piwem powinna polegać na tym, że też wychodzi się poza swoją strefę komfortu i niekoniecznie pije się tylko te piwa, które się lubi i uwielbia, ale próbuje się różnych gatunków, różnych stylów i oczekuje się, żeby być zaskoczonym, a po dzisiejszym dniu, który był dla mnie ciężki, jakoś nam na wieczór poczułem się trochę lepiej po bieganiu, które mnie nie zabiło. No, to taka szklaneczka lagera, jaki by nie był, powinna doskonale ugasić pragnienie, bo pić mi się chce niemiłosiernie, więc po co pić wodę, jak jest lager. 5% objętości alkoholu, ekstrakt 12, piwo dolnej fermentacji, niefiltrowane, pasteryzowane. Najlepiej smakuje w temperaturze 8-10 stopni. A szkoda, że nie przeczytałem. Ale no, nie jesteśmy od tego daleko. Jak wyciągałem z lodówki, było 5, teraz pewnie 6, czyli pod koniec picia wyjdziemy w okolice 7-8. Będę grzał łapą. Generalnie zastosowałem taką typową, bardziej typową temperaturę dla lagerów. No. Więc panowie z Kingpina zalecają inną temperaturę, troszkę wyższą dla swojego trunku. Także troszkę bezczeszczę, ale postaram się nagrzać chłopkami. Zapach lagerowy, ale przyjemny nawet, przynajmniej dla mnie, dziś, teraz. No, proszę Państwa, to jest coś konkretnego. To jest tak.
Chciałbym od razu zobaczyć, czy nie namalowali Państwo na butelce, ile to ma IBU. Nie namalowali IBU, ale nie wiem. Nie wiem, ile ma IBU. Ale goryczka jest bardzo fajna. Po lagerze bym się takiej nie spodziewał. Mój Boże. Jak to się można zaskoczyć? To jest najlepszy lager, jaki piłem w życiu. Koniec, kurwa, recenzji. Koniec. Wow. Woda słód jęczmienny i pilzneński. Chmiel, Amarillo, Simcoe, Citra, Cascade, drożdże, Salkwager W34 łamane na 70. Czyli mamy tak, słód pilzneński i chmiele amerykańskie. Nie no, to jest rewelacja. To jest rewelacja. Bezapelacyjnie. Nie oglądaj już tej recenzji więcej. Wyjdź i poszukaj Kingpina Intergalactic w sklepie. I tak powinien smakować lager. Nie wiem, może mi dzisiaj odbija, ale... Boże, to jest tak bogaty smak. Jest tak pełny, jest tak treściwy. A przy tym faktycznie jest taki orzeźwiający. Ładnie się pije, ale smakuje... Ja nie chcę tutaj wyskakiwać z tezami pod tytułem najlepsze piwo, jakie piłem w życiu, ale zaskoczenie na pewno jedne z największych, bo nigdy nie spodziewam się nic po lagerze. A tu pierwszy raz piję w życiu lagera, którego polecić mogę. To jest coś niesamowitego. Mamy takie uderzenie goryczki, ale takiej przyjemnej goryczki, która odchodzi, jakby się tak rozpływa na taki właśnie ten słodu pilzneńskiego, takiego jak ktoś lubi pilznery, gustuje. Takiego aromatu, takiego... Koniec recenzji. Krótka recenzja. 5 gwiazdek. Wyłącz YouTube'a. Włącz internet albo idź do sklepu specjalistycznego i kup to piwo. Koniec. 5 gwiazdek. Dobranoc.